dobra, bo zmiękczona. Czy aby na pewno? Dzisiaj krótko i na temat o stacjach zmiękczających wodę. Temat jest trochę chyba owiany mitami, przynajmniej czasami jak rozmawiam z Wami, klientami, wydaje mi się, że marketing robi swoje i stacja zmiękczająca nazywana jest stacją uzdatniającą, która czyni cuda. A w zasadzie zmiękczacz wody robi tylko jedną rzecz. Jaką? No, zmiękcza wodę. I cóż to w zasadzie jest za czynność i co nam to daje? Tak bardzo w telegraficznym skrócie, czym jest w ogóle twardość wody? W wodzie wodociągowej mamy różne minerały i za twardość wody, czyli późniejszy kamień, który nam się pojawia w czajnikach czy na armaturze, odpowiadają dwa głównie pierwiastki, czyli wapń i magnez. I im więcej ich jest w wodzie, tym woda jest twardsza. Więc zmiękczacz wody co robi? No, wyrzuca nam te dwa pierwiastki i dodaje coś w zamian, bo niestety ten proces nie jest taki, że wyrzucamy tylko to, co chcemy i woda jest tylko tego pozbawiona albo ze mniejszą ilością i koniec, tylko tak naprawdę zmiękczanie wody, przynajmniej w tych przydomowych stacjach zmiękczania, polega na wymianie jonów, czyli wymieniamy ten niedobry magnez i niedobry wapń na sód. Dlatego też do stacji uzdatniania potrzebna jest nam sól w tabletkach, którą sobie wsypujemy do środka. Nie polecam jej spożywać, zresztą, kurde, sól jest tania, bez przesady, ale taki tam sucharek. No, więc stacja zmiękczająca ma tylko jedną funkcję, jedno zadanie, przynajmniej ta taka podstawowa, bo są jakieś modele z filtrami węglowymi i to już jest inny temat, one wtedy mają dodatkową możliwość filtracji wody, która wynika z innego dodatkowego wkładu, który tam w środku jest. No, ale o filtrze węglowym, który najczęściej tam jeszcze dodatkowo ląduje, mam już materiał, więc możesz go sobie zobaczyć, co ten filtr węglowy może Ci dodatkowo przynieść w stacji zmiękczającej. Natomiast taka zwykła stacja zmiękczająca będzie nam po prostu tylko usuwać te dwa pierwiastki, czyli wapń i magnez, i w zamian za nie będzie nam dawać sód. No i co? No i woda jest miękka, jest super, jest zdrowsza. No, czy jest zdrowsza? Nie wiem. Nie jestem lekarzem, więc się wypowiedzieć nie wypowiem. Na pewno nadmiar tych pierwiastków jest dla instalacji jest szkodliwy. Dla czajników jest szkodliwy. Dla armatury w domu nadmiar wapnia i magnezu, czyli zbyt twarda woda, też jest szkodliwa. To jest z mojej perspektywy pewne. Natomiast jeżeli te pierwiastki wyrzucimy i wrzucimy sód, to dalej jakiś osad na tychże elementach nam się pojawiać będzie. On jest zazwyczaj taki biały, sypki. Nie jest już taki uciążliwy jak te dwa pierwsze. Natomiast dalej on się pojawi, no bo tak jak mówię, wymieniamy po prostu jedno na drugie. Czyli wymieniamy większe zło na mniejsze zło w cudzysłowie. Natomiast warto jakby sobie uświadomić, że to nie jest jakieś magiczne urządzenie, które nam sprawia, że ta woda jest cudowna, ma uzdrawiające właściwości. Nie, ona po prostu pozbawiona tych dwóch pierwiastków, albo one są zminimalizowane, bo też, jeżeli przeczytamy sobie instrukcję montażu i obsługi takiego urządzenia, to nie jest zalecane, żeby zmiękczać wodę do zera, tylko warto jakby podmieszać ją jeszcze z tą wodą wejściową, żeby trochę tej twardości zostawić. Ile? Mówi się od 3 do 6 stopni niemieckich. Taka woda też jest u mnie w Katowicach i ona jest faktycznie już na tyle miękka, że kamień się w ogóle nie wytrąca w czajniku i czajnik ma 2 lata i 0 jest kamienia, więc te 6 stopni w zupełności wystarczy. A te pierwiastki naszemu organizmowi też są do czegoś potrzebne. Jak zwykle nie substancja, a jej dawka jest trucizną. Jak to już kiedyś ktoś mądry wyraził słowami. Więc nie o to chodzi, żeby po prostu wody pozbawiać wszystkiego, tylko właśnie, żeby unormować tę ilość tych pierwiastków. No, więc tak jak wspomniałem dzisiaj krótko, jaką wybrać stację i która jest lepsza, która jest gorsza.
W sumie na ten moment nie czuję się kompetentny, żeby ci odpowiedzieć. Z mojej perspektywy w sumie muszę powiedzieć, mogę tylko powiedzieć tyle, że jak zdarza mi się te stacje kontrolować, to raczej się z nimi nic nie dzieje. Czy to widziałem? No, Wiszmanowskie zazwyczaj widzę, ale czy inne są gorsze, tego nie wiem, więc opinii swojej nie wyrażę. Pewnie któreś modele mogą się chwalić, że zużywają mniej wody i soli do regeneracji i tutaj faktem, im lepszy jest jakby, im bardziej optymalny jest proces regeneracji złoża, bo jeżeli my wymieniamy właśnie wapń i magnez na sód, to to jest jakby skończona ilość tego sodu jest zgromadzona w tym złożu jonowymiennym, no i później to złoże trzeba znowu naładować w cudzysłowie sodem, czyli sód pochodzi właśnie z tej soli i ten proces jakby producenci starają się zoptymalizować po to, żeby no, zmniejszyć zużycie ilości soli, ale to jest jakby, no, teraz worek soli 20-kilowy kosztuje 40 zł. Czy, no, grosz do grosza to się nazbiera, ale jakby to nie są jakieś ogromne koszta, które nam jakby stacja generuje. Czy zużyjemy 1 czy 1,5 w ciągu miesiąca, no niby jest jakaś różnica, ale pytanie, czy te droższe urządzenie, jakby to dużo droższe urządzenie może to zrekompensować. No i ilość wody też, bo im bardziej precyzyjny jest ten proces i optymalny ten proces regeneracji, tym mniej trzeba wody i soli. Krótkie wprowadzenie w zasadzie do stacji zmiękczających, których jedyną funkcją jest co? Zmiękczanie. Nic poza tym, przynajmniej w standardzie. Cześć i do usłyszenia w kolejnym materiale.